wczoraj mogliśmy zobaczyć, że ta większość cały czas istnieje. Nie będę się odnosił do różnego rodzaju obraźliwych supozycji dotyczących tworzenia jakichś para koalicji nieformalnych, które padały wczoraj w Sejmie, a pani redaktor, jak rozumiem, odnosi się do nich. Zgodnie z tym, co wczoraj też lider Prawa i Sprawiedliwości, pan wicepremier Kaczyński powiedział, są to informacje nieprawdziwe. Natomiast ustawa została wypracowana przez cały zespół parlamentarzystów. To była ustawa, która była projektem sejmowym i została w takiej formie, jak przyjęła ją komisja, przegłosowana przez Sejm. My jesteśmy za tym, żeby przestrzegać prawa. No, regulamin Sejmu wyraźnie mówi, bo rozumiem, że odnosi się pan do reasumpcji, która została wczoraj przegłosowana. Regulamin mówi wyraźnie, w jakiej sytuacji można przeprowadzić reasumpcję. Te warunki zostały spełnione. Były określone wątpliwości dotyczące głosowania. Określona liczba posłów podpisała się pod wnioskiem o reasumpcję, tak jak niejednokrotnie, czy w tej, czy w poprzednich kadencjach Sejmu, taka reasumpcja została przeprowadzona. Wilcze prawo opozycji jest takie w polityce, żeby atakować rządzących, w tym większość parlamentarną. Ja bym namawiał tylko koleżanki i kolegów z opozycji do tego, żeby trzymać się faktów, nie naginać prawdy i wtedy będzie wszystko w porządku. Tutaj nie zostały złamane żadne przepisy, działaliśmy zgodnie z regulaminem Sejmu. Pani marszałek podjęła jedyną możliwą decyzję do podjęcia w tej sytuacji, która wczoraj wieczorem miała miejsce. Szanowni Państwo, Rzeczpospolita Polska jest suwerennym krajem, które ma prawo do stanowienia prawa przez parlament w ramach obowiązującej konstytucji. Z tym mamy dzisiaj do czynienia. Jeśli chodzi Pani o ustawę tak zwaną medialną, bo rozumiem, że do tego Pani się odnosi, to bardzo proszę Państwa, proszę, żebyśmy nie mieli żadnych kompleksów tutaj i pamiętali, że przepisy, które wczoraj zostały przyjęte, są bardzo podobne do tych, które funkcjonują na przykład w Austrii czy w innych krajach europejskich, a dużo łagodniejsze od tych, które funkcjonują we Francji. W związku z tym naprawdę, bez kompleksów.